Hej, tu Karolina. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego obecnie jeszcze raz na 2 tygodnie zapraszam ciekawych gości ze świata podróży, zdrowia, weganizmu, ekologii i wielu innych, po to, aby porozmawiać z nimi szczerze, otwarcie i ciekawie. Dzisiaj mam wyjątkowego gościa i po raz kolejny to powiem, bo mówię to zawsze, ale dzisiejszy gość jest o tyle wyjątkowy, że jest to moja bliska koleżanka Dominika Bielicka, z którą umawiałam się na ten podcast od miesięcy. Historia Dominiki jest wyjątkowa i bardzo, bardzo chciałam się nią z wami podzielić. Opowiemy wam w ogóle, jak się poznałyśmy, bo też jest to bardzo ciekawe. Dominika jest z wykształcenia psychologiem i dietetykiem. Jest na diecie roślinnej, ale to, co jest niesamowite w jej sytuacji, w jej historii, to to, że wyleczyła swoje problemy z tarczycą dzięki diecie roślinnej, praktycznie bez pomocy lekarzy. Trochę tutaj koloryzuję, zresztą sami wysłuchacie dokładnie, jak to było, ale niestety tutaj mały spoiler. Dominika została zdiagnozowana jako osoba cierpiąca na chorobę Hashimoto. Jest to choroba autoimmunologiczna, którą trudno jest wykryć i właśnie często jest ona mylona z różnymi schorzeniami związanymi z tarczycą, ale są to... Jest to generalnie bardzo skomplikowany przypadek, który w dzisiejszych czasach jest coraz bardziej popularny. Na szczęście diagnozuje się więcej osób, ale też istnieje bardzo wiele mitów związanych z tym, na czym polega ta choroba i jak należy ją leczyć. Dlatego dzisiaj Dominika podzieli się z wami swoją historią, która trwa od wielu lat, tym jak pomogła jej dieta roślinna, jak ona doszła do tego, że ma Hashimoto oraz jak radzi sobie z tą chorobą i jak z niej wychodzi, bo tak, moi drodzy, da się wyjść z Hashimoto, też jest jeden z mitów, że mamy ją na zawsze. Da się wyjść z Hashimoto i Dominika da wam wiele cennych wskazówek odnośnie tego, jak się odżywiać, jak żyć, czego unikać i co wprowadzać do swojej codziennej rutyny. Także mam szczerą nadzieję, że dla osób, które mają problemy z hormonami, czy też z tarczycą lub podejrzewają Hashimoto, będzie to cenna rozmowa, bo ja uważam, że jest naprawdę świetna. Miłego słuchania. Cześć Dominika, witam cię w moim studio i bardzo się cieszę, że w końcu możemy się tutaj spotkać, bo minęło bardzo wiele miesięcy, odkąd planowałyśmy to wspólne nagranie. Pomyślałam sobie, że miło będzie zacząć od podzielenia się naszą wspólną historią, bo nie wszyscy wiedzą, że znamy się już, no właśnie. Ile my się znamy? 2 lata. 2 lata? W marcu będą 2 lata. To będziemy się znały 2 lata i poznałyśmy się w tak niecodziennych okolicznościach przyrody. Przeznaczenie nas połączyło. Tak. Może powiesz naszym słuchaczom, jak to się stało właśnie, bo jestem ciekawa, jak to wyglądało z twojej perspektywy. No więc zaczęło się tak, że pojechałam w marcu 2017 roku z moim ówczesnym narzeczonym do Edynburga. Pojechałam tam zainspirowana poniekąd filmikami Karoliny, vlogami z Edynburga. No i tak jakoś przypadek sprawił, że poszliśmy wtedy na śniadanie do miejsca, gdzie Karolina pracowała. A to jest najlepsze, że tak. Nie wiedzieliście, że ja tam pracuję. Nie mieliśmy pojęcia, po prostu szukaliśmy jakiegoś fajnego wegańskiego miejsca, gdzie będzie acai bowl. No i poszliśmy tam, wchodzimy, patrzę, Karolina. No i stwierdziłam, że podejdę do niej, powiem jej, że ją znam z YouTube'a no i tak się zaczęło. Boże, to był tak miły dzień. Karolina była bardzo zaskoczona. Ja byłam po prostu w szoku, że wchodzi sobie ta jakaś para, nie dość, że mówią do mnie po polsku, wiedzą, kim jestem, jeszcze nawet nie wiedzieli, że tutaj będę. Jesteśmy w innym kraju, potem spotkaliśmy się na kawę, pamiętam, i potem nie widziałyśmy się dosyć długo. Bo to było prawie rok. Tak, to było bardzo wiele miesięcy i potem spotkałyśmy się w Warszawie. Tak, w Warszawie. Tak. I teraz będą 2 lata. Ja nie mogę w to uwierzyć, ale oczywiście co nas połączyło? Połączyła nas tak naprawdę dieta roślinna. Tak. W dużej mierze. I też o tym chcę oczywiście dzisiaj z tobą porozmawiać. Powiedz mi, od jak dawna jesteś na diecie roślinnej? W sierpniu minęły 3 lata. Czyli tak jak, jak u ciebie. Podobnie, u mnie jakoś tak przełom czerwca i lipca. I tak jak u mnie to zaczęło się, jak wiele osób może wie od tej strony etycznej, to u ciebie generalnie tym impulsem było zdrowie. Tak. Bo twoja historia walki o zdrowie jest naprawdę dla mnie bardzo ciekawa i bardzo inspirująca i tak też myślę będzie w przypadku wielu osób. Więc powiedz, jak to się u ciebie zaczęło? Co było nie tak z twoim zdrowiem? Opowiedz nam swoją historię i jak pomogła ci ta dieta roślinna, tutaj bez spoilerów, ale taki jest ogólny wniosek. Dobra, no więc To będzie długa historia. U mnie zaczęło się tak naprawdę już w gimnazjum. No i były to standardowo problemy z tarczycą. Pamiętam, że wtedy miałam długi okres, kiedy czułam się bardzo źle i tak naprawdę byłam tym przerażona. Miałam przeróżne objawy, tak naprawdę od tego, że miałam problemy jakieś żołądkowo-jelitowe. Czułam się ciągle senna, ospała, nie miałam energii na nic. Miałam też jakieś różne dziwne bóle w całym ciele tak naprawdę. No i w końcu poszłam do lekarza. Lekarz stwierdził tak troszeczkę na odczepnego, że skieruje mnie na badania tarczycy, czyli na TSH. Po zrobieniu tych badań okazało się, że no, wyniki są kiepskie, więc praktycznie od razu z tymi wynikami poszłam do lekarza. No i tam standardowo dostałam receptę na hormony, na Utyrox. No i tak naprawdę to był koniec refleksji nad całą chorobą. Mi tak naprawdę wtedy ulżyło, no bo miałam te 14 czy tam 15 lat i trochę mi ulżyło po prostu, że to nie jest nic poważniejszego, że to tylko tarczyca, chociaż no nie zdawałam sobie sprawy, że to nie jest tylko tarczyca, no bo jeżeli coś się dzieje z układem hormonalnym, to ma wpływ na cały organizm i to jest już poważna sprawa. W każdym razie brałam tak troszeczkę bezrefleksyjnie te leki przez kilka lat. I nie zmieniłaś nic oprócz tego? Nic nie zmieniałam, no ale czułam, że to mi nie pomaga. Też nie miałam takiego porównania nigdy, no bo tak myślę, że ja nigdy się nie czułam tak naprawdę inaczej niż wtedy. To znaczy, tak naprawdę odkąd pamiętam, czułam się źle. Więc też nie miałam takiej, można powiedzieć, motywacji, żeby coś z tym zrobić, no bo nie miałam takiego porównania, że można czuć się lepiej. Nie było takiego momentu, że nagle zaczęło się robić źle. Tylko no po prostu to samopoczucie było zawsze złe, a później zrobiło się gorsze. Więc też nie miałam takiej motywacji właśnie, żeby coś z tym zrobić. No i potem zaczęłam zmieniać lekarzy, no bo wiadomo, tamten nie bardzo mi pomagał, te leki nie pomagały, więc zaczęłam troszeczkę szukać razem z mamą. Ale słuchaj, robiłaś badania i te badania wyniki były dobre? Wyniki były w normie, no bo brałam te hormony, no ale wiadomo, że... Czułaś się nadrasłona. Że one nie wyleczą, tak, nigdy niedoczynności tarczycy, czy Hashimoto, czy jakiejkolwiek innej. To po prostu jest takie troszeczkę jakby kłaść wiadro pod cieknący kran. No, to ci nie wyleczy tarczycy niestety. Ja sobie z tego też nie zdawałam do końca sprawy, no i brałam te leki. No i później też wyszły jeszcze inne problemy, bo któryś endokrynolog z kolei w końcu dał mi skierowanie na inne badania. Ja też zrobiłam w końcu USG tarczycy i okazało się, że mam na niej guzy, że tarczyca jest przeraźliwie mała, że jest generalnie w złym stanie. No i oprócz tego, że właśnie musiałam brać te leki, badać się co 2-3 miesiące, to jeszcze musiałam robić regularnie biopsję. No więc dla takiej młodej osoby to było męczące, przerażające, no bo stresowało mnie to. No guzy na tarczycy to nie brzmi to dobrze. Jeszcze jak się ma niewielką świadomość w kwestii zdrowia, wtedy jej nie miałam. No i tak mijały właściwie te miesiące, lata i dalej właściwie niewiele z tym robiłam. Po prostu robiłam to, co kazali lekarze, co mówili lekarze. Taki moment przełomowy pojawił się, kiedy byłam w klasie maturalnej, no bo wtedy wiadomo, dużo się uczyłam, musiałam się przygotować do matury. No a miałam to bardzo utrudnione, bo tak naprawdę przyswojenie jednego zdania zajmowało mi wieki. Czyli czułaś też takie osłabienie umysłowe. Dokładnie, nie mogłam się w ogóle skupić, miałam straszne problemy z zapamiętywaniem. Ciągle byłam ospała, senna, nieważne ile spałam, to po godzinie powiedzmy od wstania z łóżka miałam ochotę znowu iść spać. No i no było ciężko i dochodziło do takiego momentu już przez te miesiące nauki w klasie maturalnej, że miałam tego dosyć i że zaczęły się takie myśli pojawiać, że może jednak można coś z tym zrobić, że może to nie jest jedyne rozwiązanie, że będę robić badania przez całe życie i brać leki. No ale to była taka jedna myśl i to gdzieś tam we mnie zostało, no ale dalej z tym niewiele robiłam. I tak naprawdę taki, no już naprawdę przełomowy moment się pojawił dopiero na studiach, na pierwszym semestrze. Tam się okazało, że mam w grupie koleżankę, która jest weganką i fascynowało mnie to, podziwiałam ją, ale wiadomo, że wtedy uważałam takich ludzi za takich trochę... frików, można powiedzieć. Tak. Ja zresztą miałam podobnie. Tak, abstrakcja kompletna. Dokładnie. Nie wiedziałam, z czym to się je i tak troszeczkę, no po prostu sobie była. Ale po jakichś 2 miesiącach przypadkowo gdzieś tam razem czekałyśmy na jakieś zajęcia i zaczęłyśmy rozmawiać. Ja jej właśnie gdzieś tam napomknęłam w międzyczasie, że mam problemy z tarczycą, a ona powiedziała, że ona właśnie ma znajomych, którzy dzięki diecie roślinnej się pozbyli tych problemów z tarczycą. No i Wtedy zapaliła się taka jakaś mała lampka gdzieś tam z tyłu głowy, no ale wtedy jedyne, co byłam w stanie jej powiedzieć, to, że no fajnie, ale że ja nie jestem w stanie zrezygnować z krewetek, z mięsa, z nabiału i tak dalej. No i tyle. Chociaż wiadomo, no, że to zostało gdzieś tam już zasiane i gdzieś to we mnie tam rosło. I pamiętam, że już kilka tygodni później siedziałam w domu i miałam książki Beaty Pawlikowskiej o zdrowym odżywianiu. Zaczęłam gdzieś tam się tym interesować, czytać. I taką pierwszą zmianą w kierunku takiego zdrowszego stylu życia było to, że odstawiłam właśnie napoje gazowane, soki, gumy do rzucia, jakieś takie... Generalnie zaczęłam po prostu czytać składy. To był taki mniej przetworzona żywność. Zaczęłam się tym interesować, czytać właśnie te składy, no bardziej się troszeczkę interesować tym, co jem. Gdzieś zaczęły się pojawiać owsianki na śniadanie, tego typu rzeczy. No i tak mijały te miesiące. Później na wiosnę, to był 2015 rok, pojechałam na swoją pierwszą konferencję i to była konferencja na temat chorób autoimmunologicznych i właśnie diety w tych chorobach. No i wtedy ta wiosna, lato 2015 to był tak naprawdę taki przełomowy czas, bo wtedy zaczęłam eksperymentować dużo, zaczęłam właśnie szukać na własną rękę jakichś informacji na temat diety w chorobach tarczycy. Zaczęłam eksperymentować też, jeżeli chodzi o własne odżywianie. Pamiętam, że byłam stałym klientem sklepu ze zdrową żywnością, bo w mojego domu szukałam między tymi półkami, czytałam te składy, etykiety, wszystko. No i później pomiędzy, na przełomie lata, wiosny a lata, w moje ręce wpadły książki. Pierwsza to była Dieta roślinna w praktyce. Nie pamiętam niestety, kto ją napisał, ale ona jest taka dość popularna. I druga książka to Nowoczesne zasady odżywiania Colina Campbella. No i ta pierwsza książka, ta Dieta roślinna w praktyce sprawiła, że jakoś w czerwcu, lipcu miałam swój pierwszy tydzień na diecie roślinnej, no ale wtedy nienawidziłam gotować, nie umiałam gotować, więc te potrawy były takie troszeczkę... Nie wiedziałam, że miałaś taki czas. No, eksperymentowałam dużo, generalnie piłam tam też dużo soków, świeżo wyciskanych, smoothies i tak dalej, no ale tak... To był troszeczkę nieudany tydzień, no bo tak jak mówię, nienawidziłam gotować, te potrawy były jałowe, takie troszeczkę jak się mówi stereotypowo o weganach, tak? Same liście, warzywa, tak, warzywa, owoce i nic więcej. No ale potem zaczęłam czytać właśnie książkę Colina Campbella i to był taki największy przełom, to była książka, która zmieniła wszystko. Czytałam ją długo, bo tak naprawdę zajęło mi całe lato, żeby ją przez nią przebrnąć, bo ona budziła we mnie dużo jakichś skrajnych emocji, jakichś przemyśleń. No i dałam sobie po prostu czas, żeby ją przeczytać całą. Pamiętam, że kończyłam ją czytać, jak byłam z rodzicami na wakacjach. I wracając stamtąd, pod koniec sierpnia stwierdziłam, że no jest szansa, że ja w to wierzę, że tę chorobę można wyleczyć, że to jakby jest... W ogóle zmienił się mój cały światopogląd, bo nagle uwierzyłam, że tak naprawdę no, większość chorób można tak naprawdę wyleczyć, zmieniając same nawyki żywieniowe, dbając o jakieś tam, powiedzmy, odpowiednią ilość składników odżywczych w diecie i tak dalej. Więc byłam bardzo zdeterminowana, zmotywowana i stwierdziłam, że od początku września odrzucam wszystkie produkty odzwierzęce. No i tak zrobiłam. Byłam, no tak jak mówię, byłam tak zdeterminowana, że chyba no, nikt i nic nie było w stanie mnie wtedy od tego pomysłu odciągnąć. Ale jeszcze, słuchaj, w sierpniu jadłaś wszystko, od września już miałaś nie jeść nic. Tak, pamiętam właśnie, nic. Tak, dokładnie. Jeszcze pamiętam, że tego 31 sierpnia, jak wróciłam do domu, to jeszcze sobie zrobiłam... Do maka nie, zrobiłam sobie mój kochany makaron z tuńczykiem i z fetą, tak. Pożegnalny. Pożegnalny, dokładnie. Później we wrześniu, no zaczęło się. No i no, ta dieta była taka troszeczkę właśnie stereotypowa, tak, no bo nie wiedziałam, nie znałam tych wszystkich super blogerów, tak, nie znałam Jadłonomii, nie znałam tych super przepisów, które teraz znam, więc trochę się kierowałam tym, co mi wpadło do głowy, no, a że nie umiałam gotować, nie lubiłam, no to były te takie troszeczkę niewypały w większości, no ale miałam motywację, no miałam ogromną motywację w postaci własnego zdrowia, więc no trwałam w tym. Założyłam sobie generalnie, że zrobię wyniki w listopadzie i zobaczę, jak będzie. A też warto dodać, że odstawiłam leki na własną rękę. I oczywiście nikomu tego nie polecam, bo to nie było zbyt mądre z mojej... Chciałabym powiedzieć, nie róbcie tego. Tak. Warto skonsultować to wcześniej. Dokładnie. Zwłaszcza, że wiele osób ma jeszcze poważniejsze problemy niż ja, ma jeszcze jakieś choroby towarzyszące i można sobie zrobić tym naprawdę krzywdę, jeżeli się odstawi leki tak jak ja, więc nie róbcie tego. Czy zrobiłaś to równolegle we wrześniu? Czy zmieniłaś dietę i przestałaś... Dokładnie. Wydaje mi się, że troszeczkę wcześniej, ale no nie jestem pewna. Nie jestem pewna, nie pamiętam, jakoś nie przywiązałam do tego aż takiej dużej wagi. No i zrobiłam te wyniki w listopadzie i byłam w szoku, bo wyniki były w normie. Wiadomo, że wcześniej też były w normie, bo brałam leki, tak, ale były w normie bez leków. Po 3 miesiącach diety roślinnej. Także no, zobaczyłam, że to działa, że coś w tym jest. I tak jak zakładałam wcześniej, że pobędę na tej diecie 3-4 miesiące, wyniki się unormują i wrócę do mięsa, co było troszeczkę nieświadomym takim tokiem myślenia, no to tak stwierdziłam, że no zostaję na takiej diecie, że tak mi jest dobrze. No właśnie, a jak było z twoim samopoczuciem? Moje samopoczucie się poprawiło. Właśnie, to jest też taka dość, była duża zmiana na pewno w moim takim wyglądzie nawet wizualnym, bo pamiętam, że jak wróciłam w październiku na studia, to dosłownie każdy do mnie podchodził, mówił: o Boże, jak ty schudłaś, bo to jest taki naturalny chyba mechanizm, że po takiej niezdrowej diecie... Jestem chyba jedyną osobą, która w ogóle się nie zmieniła na diecie. Tak? Ale to może świadczy o tym, że zawsze prowadziłam całkiem zdrowy tryb życia. Może tak, no właśnie, ja też nie powiedziałam, że ja wcześniej, przed tym całym olśnieniem ze zdrowym stylem życia, ja naprawdę jadłam strasznie, bo ja tego nie wiedziałam. To co ty jadłaś? Ja jadłam naprawdę strasznie. Ja przez całe życie praktycznie opierałam całą swoją dietę na produktach odzwierzęcych. Codziennie, w każdym posiłku jadłam tony fast foodów, tony słodyczy. No naprawdę jadłam niezdrowo, a owoce i warzywa to ani mi nie smakowały, ani też nie jadłam ich zbyt często, więc no też nie ma się poniekąd co dziwić, że w końcu coś mi ze zdrowiem Jeżeli przez całe życie na to pracowałaś. Dokładnie, pracowałam na to całe życie. Wszyscy właśnie mówili na studiach, że schudłam, że się jakoś tak generalnie zmieniłam na twarzy, więc to był taki największy sygnał, że coś jednak się zmieniło. No ale generalnie wiadomo, moje samopoczucie było lepsze, czułam się lżej, miałam więcej energii, nie byłam aż tak senna. No generalnie były zmiany na plus. I co działo się dalej? Potem już było dobrze aż do teraz i żyła długo i szczęśliwie? Czy miałaś jeszcze jakieś takie momenty zwątpienia czy upadku stanu zdrowia? Wszystko było okej przez kolejne 2 lata. Wszystkie wyniki robiłam regularnie i były w porządku. Takie, można powiedzieć, taka zmiana na gorsze tak naprawdę pojawiła się dopiero na początku tego roku. Minionego roku, czyli 2018. Aha, no tak, przepraszam, zapomniałam, że mamy styczeń. To tak, na początku 2018 roku, to znaczy to nie była jakaś super zmiana na gorsze, bo cały czas czułam się fajnie, ale stwierdziłam, że zrobię po prostu kontrolnie wyniki, bo na tamten czas ich dawno nie robiłam, to znaczy jakieś pół roku. Nie robiłam też bardzo dawno USG, więc też chciałam zobaczyć, co się dzieje u moich guzów. Czarnych umów. Tak. Mieszkałam przez 8 miesięcy tamtego roku w Warszawie i stwierdziłam, że to jest dobry moment, żeby właśnie pójść do jakiegoś lekarza, bo też stwierdziłam, że w Warszawie może będzie troszeczkę lepszy wybór, że tak to ujmę. Udało mi się znaleźć lekarza, który przyjmuje w klinice holistycznej, no i który jakby całą swoją stroną internetową, swoim jakby tym, jak o sobie pisał, mnie bardzo przekonał. Bo oczywiście jest to lekarz po medycynie, normalnie mający prawa do wykonywania zawodu. Nie jest to szaman. Tak, dokładnie, nie jest to jakiś nie wiadomo kto. Ale właśnie on leczy w sposób holistyczny. Też bardzo popiera dietę wegańską, dietę bezglutenową, tego typu diety. Więc stwierdziłam, że pójdę do niego na to USG. Jeszcze tylko wtrącę, że gdyby ktoś nie wiedział, to holistyczne podejście polega na tym, że patrzymy na pacjenta jako na całość, na różne jego objawy, na cały jego stan zdrowia i fizycznego, i psychicznego, a nie na poszczególne schorzenie. Dokładnie. Ale wracając. Tak, i na tym USG generalnie lekarz był pod wrażeniem, to znaczy powiedział, że tarczyca wygląda bardzo ładnie. Co najlepsze, okazało się, że z moich kilku guzów został tylko jeden. I też był mniejszy niż ostatnio, kiedy robiłam USG. Powiedział, że widać, że ta dieta mi bardzo pomogła. Powiedział, że zrobiłam kawał dobrej roboty z tym, że się na nią zdecydowałam. Ale na USG było widać jakiś jeszcze malutki stan zapalny, taki troszeczkę przegaszony, no ale jednak był. No i lekarz zaproponował, że jest w stanie mi jakby pomóc dokończyć to, co sama zaczęłam i że mogę się do niego umówić na wizytę. No i tak też zrobiłam. Miesiąc później byłam u niego już na wizycie z wynikami krwi i też niestety się okazało, że no właśnie, bo może na chwilkę wrócę. Nie powiedziałam ważnej rzeczy, że też przez cały ten czas, kiedy miałam te problemy z tarczycą od gimnazjum, żaden lekarz nie był w stanie mi powiedzieć, co mi tak naprawdę jest. Bo to niby była niedoczynność, ale potem się zaczęły pojawiać głosy, że może jednak Hashimoto, ale tak naprawdę każdy lekarz, a było ich mnóstwo, mówił co innego, każdy miał inną teorię i ja tak naprawdę nie wiedziałam nigdy, co mi do końca jest. Nie wiedziałam, czy mam Hashimoto, czy mam zwykłą niedoczynność. No i właśnie u tego lekarza teraz w Warszawie w tamtym roku dowiedziałam się, że to jednak było Hashimoto. No więc zaczęliśmy się, no zabraliśmy się po prostu za leczenie, za dokończenie, można powiedzieć, leczenia Hashimoto. Jakby moja dieta wegańska została, nic nie zmieniałam w tej kwestii. Lekarz powiedział, że muszę odrzucić jeszcze gluten, cukier i jeżeli chodzi o cukier, to tak naprawdę pod każdą postacią, bo nie chodzi tylko o ten taki biały, ale też no trzcinowy, nawet syrop z agawy, klonowy, tego typu. Cukier kokosowy też. Także został mi xylitol, erytrytol i ewentualnie daktyle. Chciałeś banan. No i banan, można tak powiedzieć, że banan też. I no, miałam też kilka innych restrykcji żywieniowych. Nie mogłam na przykład tak często jeść ziemniaków, które uwielbiam. Musiałam dbać generalnie o indeks glikemiczny. Wiadomo, że jakiś alkohol też musiałam mocno ograniczyć, ale alkohol to ja tak naprawdę miałam ograniczony już dawno, bo po prostu nie czułam się po nim dobrze od jakiegoś czasu. Oprócz diety musiałam też, dostałam też bardzo długą listę suplementacji i tu miałam troszeczkę taki konflikt wewnętrzny, bo ja tak naprawdę nigdy nie wierzyłam w suplementację. Zawsze wydawało mi się, że wszystko, czego potrzebujemy, jest w żywności, że jeżeli ma się dobrze skomponowaną dietę różnorodną, no to nie ma szansy na jakieś niedobory. No ale jakby ta cała moja teraz przygoda z suplementacją trochę mi zmieniła postrzeganie tego tematu i no widzę, że to naprawdę działa. Przynajmniej no na pewno niektóre z tych witamin, czy minerałów, które biorę. No więc wykupiłam te wszystkie suplementy, brałam, przestałam jeść gluten, przestałam jeść cukier. Przez pierwszy miesiąc było ciężko, bo o ile rzeczywiście byłam na diecie wegańskiej, to jednak cukru dalej jadłam sporo przez te wszystkie 3 lata. Przez te całe 3 lata. I no, uwielbiałam słodycze, więc to było ciężkie nagle przestać zupełnie jeść słodkie rzeczy, jeszcze dbać o indeks glikemiczny. To był dla mnie taki trochę ciężki miesiąc. Też wiadomo, że się też pewnie oczyszczałam w jakiś sposób. Ale potem była nagła poprawa samopoczucia i to taka, że ja naprawdę się nie spodziewałam, że można się tak czuć. Bo nagle dostałam takiego przypływu energii, że aż siebie nie poznawałam. Tak naprawdę do dzisiaj, bez przerwy od tych kilku miesięcy. To ile? W sumie to już jest ponad pół roku. Ja czuję takie nieskończone pokłady energii w sobie i to jest coś pięknego, bo ja w końcu mogę iść spać i się nie przejmować, że wstanę i znowu będę niewyspana, tylko wstaję i funkcjonuję normalnie cały dzień i nie myślę w ciągu dnia ani razu o tym, żeby pójść się położyć, więc to jest dla mnie duża nowość. Też miałam bardzo duże problemy ze strony układu pokarmowego, tak naprawdę całe życie, a to też nagle zniknęło, nagle nie było nic. Miałam w końcu spokój, można powiedzieć, bo one mi bardzo utrudniały takie zwykłe, codzienne życie. No generalnie wszystko zmieniło się na ogromny plus i sama aż siebie momentami nie poznaję. Także tak, to działa. A powiedz mi, nadal bierzesz te suplementy? Tak, biorę je cały czas. No jest ich dużo. Jak to zobaczyli w ogóle moi bliscy, to się aż przerazili. Nie wiem, czy mam wymienić, co biorę? Wiesz co, możesz powiedzieć, tak jako ciekawostka. Więc tak, ja przede wszystkim biorę witaminę D. I tutaj może od razu powiem, że no, witamina D jest obowiązkiem i tak naprawdę każdego. A jeżeli ktoś ma już jakiekolwiek choroby przewlekłe, no to nie da się inaczej, trzeba ją brać. I to mi chyba tak naprawdę najbardziej pomogło, mam wrażenie. Bardzo dużo osób się, tak naprawdę pewnie nikt się nie bada, a wydaje mi się, że no każdy ma niedobór tej witaminy. Niezależnie od diety. Dokładnie, niezależnie od diety. I też bardzo mnie bawi w sumie takie przekonanie, że no jest słońce, to w lato nie trzeba brać. Może u zdrowych osób to ma jakieś pokrycie, ale no ja mam dobre porównanie, no bo ja teraz, odkąd chodzę do mojego lekarza, robię wyniki miesiąc w miesiąc. I robiłam też wyniki witaminy D całe lato, biorąc wysokie dawki tej witaminy. Byłam w Portugalii 2 miesiące. Słuchaj, byłaś 2 miesiące. 2 tygodnie. Chciałabym 2 miesiące, ale byłam 2 tygodnie. Gdzie byłam na słońcu cały dzień i wydawałoby się, że no, powinnam wrócić z jakimś w ogóle wystrzałowym wynikiem witaminy D. Robiłam wynik tydzień przed wyjazdem i zrobiłam go tydzień po powrocie. I biorąc przy tym 10 000 jednostek witaminy D. I ten wynik się może podniósł o jakieś chyba z 80 na 83. Mhm. Czyli to słońce wcale dobrej roboty nie zdobyło. Czyli to nic nie dało, a jeszcze brałam tak wysokie dawki witaminy D, więc no to jeżeli ma się choroby przewlekłe i to jeszcze takie poważne, jak jakieś choroby właśnie i autoimmunologiczne, no to nie jest tak, że możemy tą witaminę D brać w małych dawkach i jeszcze w ogóle odpuszczać suplementację na wiosnę i lato. Biorę właśnie witaminę D, biorę też kurkumę, biorę B-kompleks, biorę witaminę C, probiotyki, cynk, selen, magnez. Sama już zresztą nie pamiętam, co to. Enzymy trawienne też. To też mi bardzo pomogło, właśnie enzymy trawienne. No i biorę też ashwagandę. I to jest właśnie moja kolejna miłość, można powiedzieć, jeżeli chodzi o suplementy. Podświadomie gdzieś ten organizm chyba podpowiada, że bo tak czuję, że właśnie witamina D i ashwaganda mi chyba w tym wszystkim najbardziej pomagają. Ale powiedz mi, czy ty wychodzisz z założenia, że będziesz brała te suplementy jak najdłużej? Czy jest taki idealny świat, w którym wszystko się unormuje? No nie chciałabym ich brać. No to wiadomo, no... Jest też to kosztowne. To jest kosztowne, niestety jest kosztowne, nie ma co ukrywać. Po drugie, no to jednak dalej są suplementy. Nie chciałabym brać czegoś całe życie, nawet jeżeli to są, powiedzmy, naturalne suplementy, no bo staram się kupować te dobre jakościowo. No, ale mam nadzieję, że będę schodzić z tych dawek. Zresztą no, lekarz też tak mówi, że będziemy powoli schodzić, bo jakby też warto zaznaczyć, że jestem już na takim etapie, gdzie no, ta możliwość nazywania siebie samej zdrową jest już bardzo bliska. I też warto podkreślić, że to, co bierzesz tylko dlatego, że zostało ci to zlecone przez lekarza. Tak. Bo też kiedy wybieramy sobie jakiś suplement, to wiele osób nie myśli o tym, że wyższa dawka danej witaminy może wpływać na to, że zaburzy to poziom innych witamin, czy też ich przyswajanie, także warto to wszystko najpierw skonsultować. Dokładnie. Ale ja bym jeszcze się trochę cofnęła, bo bardzo bym chciała, żeby też nasza rozmowa była jak najbardziej praktyczna dla słuchaczy. Pierwsza rzecz jest taka, jak zdiagnozować niedoczynność tarczycy? Czy wystarczą podstawowe badania krwi, to TSH, o którym mówiłaś, i wtedy można określić, czy ma się tę przypadłość? To nie jest właśnie tak do końca, bo generalnie największym problemem jest to, że jakby te normy, które są powszechnie oznaczane w laboratoriach, to one nie są zgodne do końca z prawdą, bo tam dopiero pod jakikolwiek wynik, który nie jest w normie, zaczyna się powyżej chyba 4,5, a tak naprawdę problem z niedoczynnością zaczyna się już od TSH powyżej 2. Więc to też warto wiedzieć. To o tym się już mówi głośno i też lekarze są tego świadomi, ale no dużo osób dalej o tym nie wie i robiąc sobie wyniki na własną rękę często się myśli, że jest wszystko w normie, a nie jest. Poza tym też często jest tak, że TSH jest w normie, a mimo wszystko objawy są. I tego też nie należy bagatelizować i myśleć sobie, że wydaje mi się, albo może, nie wiem, albo nawet lekarze tak potrafią czasami mówić, że no wymyśla pani. No nie należy tak do tego podchodzić, no bo jeżeli są objawy, ktoś się czuje źle, no to trzeba szukać i też zrobić bardziej szczegółowe wyniki tarczycy. Jest też FT3, FT4, to też przeważnie należy zrobić. Warto też sobie zrobić te przeciwciała, właśnie jeżeli chodzi o Hashimoto, czyli TPO, anty-TG. Ale w którym momencie wiemy, że nie mamy niedoczynności, a mamy Hashimoto? Czy możemy mieć oba? Ja mam wrażenie, że choroby autoimmunologiczne są coraz bardziej powszechne, albo może były tak samo powszechne, ale po prostu wiele się o nich teraz mówi i bardzo dużo osób ma problem ze zdiagnozowaniem Hashimoto, bo tak jak mi się wydaje, że z tą niedoczynnością jest nieco łatwiej, tak jeśli chodzi o Hashimoto, lekarze sami nie wiedzą, czy mamy to Hashimoto, czy nie mamy, w którym właśnie miejscu kończy się niedoczynność, a zaczyna się choroba autoimmunologiczna. No dla mnie jest to czarna magia. No bo tak poniekąd jest, że tak naprawdę nikt tego nie umie dobrze zdiagnozować. No sam mój przypadek o tym mówi, że ja tak naprawdę żyłam te, może nie jakieś bardzo długie lata, ale jednak dość długo żyłam, nie wiedząc, że mam Hashimoto. Tak naprawdę najważniejsze są te przeciwciała, tylko że no ja też te przeciwciała już kiedyś robiłam i ja miałam je wtedy w normie. Więc to też jest kwestia tego, że ta choroba może się ukrywać, wyciszyć co jakiś czas i nie dawać tych objawów, nie dawać złych wyników. Więc no, to jest tak naprawdę ciężkie do zdiagnozowania i mimo, że przerobiłam sporo wizyt u różnych lekarzy, że teraz byłam u tego mojego lekarza, no to jednak ciężko mi tak jednoznacznie na takie pytanie odpowiedzieć. Też dużo mówi obraz tarczycy. I no, na pewno właśnie warto zrobić przeciwciała, dobre USG tarczycy i pójść przede wszystkim do dobrego lekarza, który robi coś więcej niż przepisuje kolejne recepty na Euterox, no bo to nie jest żadne rozwiązanie. Czyli na pewno ważne jest, żeby iść do endokrynologa a nie do lekarza ogólnego. Mam wrażenie, że też lekarz ogólny może zbagatelizować nasz wynik hormonów i nie zlecić kolejnych badań, bo myślę, że na przykład moja babcia ma problemy z tarczycą od bardzo wielu lat. I wiem, że te niektóre przeciwciała, które wymieniłaś, w ogóle nie są zlecane przez lekarzy. Że tylko na powierzchni gdzieś tam badamy się. Lekarz mówi, że wszystko jest w porządku, ewentualnie dostajemy jakieś leki, a nie szuka się dalej właśnie w tych przeciwciałach, które mogą wskazywać, dajmy na to, na Hashimoto. Czy jesteśmy w stanie sami zdiagnozować u siebie Hashimoto, czy jednak celowałabyś tutaj w pójście do specjalisty? Raczej pójście do specjalisty. Wiadomo, że można się sugerować objawami, można robić te wyniki, można powiedzieć, regularnie, tak, żeby wyłapać ten moment, kiedy rzeczywiście coś tam się zacznie pokazywać w tych wynikach, jeżeli rzeczywiście coś tam jest na rzeczy. Ale no generalnie ja bym sugerowała pójście do takiego naprawdę dobrego lekarza, bo tak jak mówię, przeważnie jest tak, sama wiem po sobie, że dostaje się skierowanie tylko na TSH, i lekarz nawet nie mówi o innych możliwych badaniach. I dostaje się przeważnie wtedy tabletki. A czy z Hashimoto jest trochę tak, czy nie jest trochę tak, że mamy wszystkie badania w normie, wyniki są ok, a my nadal czujemy się słabo? No tak też właśnie może być. Czy tak byś wskazywała na to, że ktoś mógłby zainteresować się, czy przypadkiem nie ma tej choroby, bo... Mam wrażenie, że tak jak mówiłyśmy, jest to trudno zdiagnozować i też trudno jest sobie pomóc, bo lekarze też jakoś niechętnie stwierdzają u ciebie Hashimoto, ale czy ogólnie właśnie byś to tak... Ja to tak podsumowuję, jakby wysłuchawszy ciebie, że wszystko powinno być w normie, a ja nadal nie czuję się dobrze, boli mnie życie. Bo tak trochę jest, bo nie jest ci nic konkretnego. Po prostu czujesz się słabo, masz słabe samopoczucie, nie masz siły. Też właśnie te problemy z układem trawiennym, myślę, że są dosyć dużym wskaźnikiem. Często pojawiają się takie hasła, takie zdania, że w przypadku Hashimoto czy chorób autoimmunologicznych dieta roślinna nie jest wskazana. Ja sama dostaję pytania o to, bo mam wśród swoich widzów czy też słuchaczy osoby, które na przykład mają problemy z tarczycą, czy podejrzewają Hashimoto i obawiają się, że będą musiały zrezygnować z diety roślinnej na rzecz produktów pochodzenia zwierzęcego, bo z tego, co ja słyszałam, strączki, czy zboża, czy soja nie są wskazane na w przypadku Hashimoto, czy innych tego typu chorób. Wręcz słyszałam o takiej diecie, która się nazywa chyba protokół autoimmunologiczny, która w ogóle wyklucza wszelkiego rodzaju zboża i ta dieta jest oparta na owocach, warzywach, jajkach i jakichś tam chudym mięsie czy rybach. Jak ty się na to zapatrujesz? Bo jesteś weganką, więc jest to takie może niepopularne jednak w tym świecie tego typu chorób. To znaczy tak, to nie jest tak, że jedynym dobrym rozwiązaniem na Hashimoto czy generalnie niedoczynność tarczycy jest dieta roślinna. Bo znam osoby, znam sporo takich przypadków, gdzie rzeczywiście takie osoby po prostu wykluczyły gluten, wykluczyły nabiał. Wykluczyły nabiał i rzeczywiście są w remisji, nie mają objawów, czują się lepiej. U mnie wyszło tak, że jestem na diecie roślinnej, bo na tamten czas, kiedy szukałam czegoś na własną rękę, znajdowałam właściwie tylko takie źródła, które mówiły tylko o diecie roślinnej. Jakby nie było nic pomiędzy. Nie znalazłam informacji, że mogę dalej jeść jajka, ale nie jeść, powiedzmy, glutenu, tak? Jakby u mnie pojawiła się taka odpowiedź, że mam przejść na dietę roślinną, więc tak zrobiłam. Ale teraz, z perspektywy czasu, kiedy już wiem więcej i... Też więcej się o tym mówi. Dokładnie. To też wiem, że to nie jest tak, że dieta roślinna jest najlepszym rozwiązaniem. Bo tak jak mówię, na pewno przy Hashimoto, generalnie przy problemach z tarczycą trzeba bezwzględnie wykluczyć gluten, cukier, no i nabiał. Ale jeżeli chodzi o mięso, jajka, to sytuacja nie jest taka jednoznaczna, no bo o ile rzeczywiście jajka są takim, można powiedzieć, dość popularnym alergenem i rzeczywiście wiele osób ma jakieś reakcje, czy to alergiczne, czy nietolerancje na jajka. Jeżeli mięso jest dobrego pochodzenia organicznego, to raczej nie mówi się o tym, żeby robiła jakąś dużą krzywdę. A co z tymi zbożami, strączkami i z soją? Jeżeli chodzi o strączki, zboża, też pewnie chodzi o warzywa psiankowate i o goitrogeny, które są w nich. To jest trochę tak, że to mówiło się o tym dużo kiedyś i rzeczywiście to był problem, bo to są generalnie związki, które mogą powodować zwola tarczycowe. Na chwilę obecną to są takie... Jakby opuchlizna? Tak, opuchlizna na szyi, taka związana właśnie z tarczycą. Tego się już tak nie bierze na poważnie, bo jakby korzyści, które wynikają ze zjedzenia tych wszystkich, bo to jeżeli chodzi o warzywa psiankowate, no to wiadomo, że to jest jarmuż, kalafior, kapusta, tego typu produkty i no wiadomo, że korzyści wynikające z ich jedzenia są znacznie większe niż ewentualne szkody, które mogą wyrządzić te związki i no trzeba by było zjeść tego naprawdę bardzo dużo. I to jeszcze w formie surowej, żeby to mogło jakoś rzeczywiście zaszkodzić. Ale no oczywiście są osoby, które no, reagują na to i czują się rzeczywiście gorzej. I wyniki też mówią, że to nie jest w ich przypadku wskazane. No ale to jest właśnie kwestia, to jest indywidualna sprawa. Należy do tego podejść po prostu indywidualnie, a jeżeli chodzi o soję, no to tak, no to soi raczej należy unikać, jeżeli ma się problemy z tarczycą. Mówi się, że fermentowaną soję, czyli tempeh i tego typu produkty można jeść, ale należy bezwzględnie unikać mleka sojowego czy tofu, no bo to może właśnie zaburzać pracę tarczycy, no i co za tym idzie też pogarszać samopoczucie. Ale jeżeli chodzi o strączki, zboża, to wydaje mi się, że to jest kwestia też indywidualna, bo są osoby, które się czują rzeczywiście po strączkach źle i bardzo źle na nie reagują, więc no, to należy rozpatrywać indywidualnie. Tak jak wszystko tak naprawdę się powinno rozpatrywać w kwestii zdrowia. Ale właśnie gdzie najlepiej się, dokąd najlepiej się udać, bo załóżmy, że ktoś ma zdiagnozowaną chorobę jak na przykład Hashimoto i jest na diecie roślinnej, ale no nie czuje się najlepiej, więc chciałby jakoś zmienić tę dietę, pokombinować tak, żeby jednak mimo wszystko zostać przy diecie roślinnej, ale nie wie, co mu szkodzi, to sugerowałabyś odstawianie jakichś grup produktów, czy wybranie się do dietetyka? To znaczy, jeżeli trafi się na dobrego lekarza, to lekarz zrobi całą robotę i nie trzeba już iść do dietetyka. No ja dostałam od mojego lekarza pełen jakby wykaz, mimo że ja to wiedziałam wszystko tak naprawdę, ale no, ja dostałam pełen wykaz tego, co powinnam jeść, czego powinnam unikać i tak dalej. I myślisz, że to jest, on ma taką ogólną zasadę, czy też dostosował to do twoich wyników? To znaczy, on ma jakby, on generalnie podchodzi bardzo indywidualnie, ale ma takie pewne jakby wytyczne, którymi się raczej kieruje przeważnie w przypadkach Hashimoto. Wiadomo, że jeżeli chodzi się do endokrynologa, który jakby nie ma za bardzo wiedzy w kwestii odżywiania, no to warto to skonsultować z dietetykiem i raczej nie wykluczać nic na własną rękę i nie eksperymentować samemu, bo sama po sobie wiem, że można się w tym zagubić po prostu i być już w takim momencie, gdzie się nie wie, co ci szkodzi, co ci służy i też przez to tak naprawdę stracić jakiś taki zapał do tego, żeby dbać o własne zdrowie. A zdradzisz nam, co jesz w ciągu dnia? Jak wygląda taki twój przykładowy jadłospis? Typowe pytanie. Moje ulubione. To tak, rano przeważnie jem coś na słodko. Miałam taki czas, że unikałam słodkich śniadań, ale jednak po nich się czuję najlepiej, wbrew pozorom. Ciągle jadłam kaszę jaglaną przez długi czas, ale teraz staram się, żeby to była albo komosa ryżowa, albo amarantus. A dlaczego nie kasza? Już się przejadła, czy po prostu tam to są zdrowsze? Z uwagi na indeks glikemiczny. Wcześniej na to nie zwracałam uwagi, ale zauważyłam, że rzeczywiście, jak się bardziej słuchałam swój organizm, to zauważyłam, że no ta kasza, jak zjem jej tak z samego rana dużo, no bo ja generalnie jem duże porcje, to nie czuję się do końca super. To znaczy, widzę różnicę, że czuję się lepiej po komosie, po amarantusie niż po kaszy. Więc no, staram się jeść to częściej, ale kaszę też lubię, więc też ją oczywiście dalej jem, tylko że w mniejszych ilościach niż kiedyś. No to przeważnie robię z tego taki budyń. I daję albo orzechy, albo jakieś dużo różnych owoców. Też lubię sobie zrobić domowy słony karmel, albo taki domowy sos à la Nutella z awokado. Czyli słony karmel robisz z daktyli? Tak, słony karmel robię z daktyli i masła orzechowego, a tą taką Nutellę robię albo z awokado i z kakao i z daktyli, albo jak już nie mam awokado, to robię po prostu same daktyle z kakaem. No i to jest przeważnie moje śniadanie. W ciągu dnia to albo piję jakieś soki, albo przegryzam jakieś owoce, albo warzywa z humusem, jeżeli chodzi o jakieś takie przekąski, a na obiad to tak naprawdę jem bardzo różnie. tak ciężko mi w sumie wymienić coś konkretnego, ale no, o ile kiedyś jadłam bardzo często jakieś makarony i tego typu rzeczy, to teraz staram się, żeby to były właśnie jakieś kasze bardziej, dużo warzyw, no jak najprostsze po prostu dania. I tyle? I tyle. No wiadomo, później jem jeszcze jakąś kolację z reguły, ale to też przeważnie jest albo coś podobnego jak na obiad, albo po prostu jem sobie jakieś kanapki, jeżeli akurat mam chleb bezglutenowy w domu. No i tak mniej więcej to wygląda. Czy nie masz jakichś takich żelaznych zasad albo konkretnych rodzajów potraw, tylko raczej jeszcze teraz masz ochotę? Tak, to znaczy, no wiadomo, jem po prostu, no jem te grupy produktów, które mogę jeść i robię z tego jak najprostsze i jak najbardziej odżywcze dania. A jeżeli chodzi o takie zasady, którymi się jakoś kieruję przy przygotowaniu posiłków, no to na pewno dbam o to, na czym smażę. Staram się, żeby to nie była oliwa, żeby to był raczej olej kokosowy. Też dbam o to, żeby nie smażyć dużo. Tak naprawdę staram się w ogóle nie smażyć. Jak już muszę coś podsmażyć, to jak najkrócej, jak najmniej. Staram się głównie piec, gotować. I nie jesz glutenu, cukru? Tak, nie jem glutenu, i jeszcze coś? Cukru. Wydaje mi się, że powiedziałaś o jakichś trzech... A mówiłaś o nabiale generalnie dla wszystkich. Tego już nie jem długo, więc tak, no gluten, cukier do diety roślinnej. Myślę, że są to do zrobienia wytyczne, chociaż tak. Zdaję sobie sprawę, że może być wiele osób, które uważają, że to i tak jest bardzo, bardzo dużo. Ale pamiętajmy, że ty przeszłaś na dietę roślinną kilka lat temu i potem stopniowo wykluczałaś też te inne produkty, a nie z dnia na dzień weganizm i bez glutenu i bez cukru, bo to jest trochę dużo jak na jeden raz, także spokojnie, ale myślę, zresztą też o tym czytałam, że w przypadku problemów z tarczycą, to ten gluten i nabiał to jest numer 1, chociaż i tak mam wrażenie, że przy każdej rozmowie, czy z dietetykami, czy w ogóle z osobami ze świata zdrowia, regułą na samym czubku piramidy jest mniej przetworzonych rzeczy. Tak. I chyba dokładnie. To robi największą zmianę. Bo też warto właśnie powiedzieć, że dieta roślinna czy dieta bezglutenowa mogą być też dietami niezdrowymi, bo jeżeli zacznie się nagle kupować same produkty, kiełbaski. Dokładnie, czy nawet te produkty z półki bez glutenu, które no, składy mają straszne, no to nie będzie zdrowa dieta i ona nikomu nie pomoże, tylko jeszcze bardziej zaszkodzi. Więc jeżeli chcę sobie zrobić jakieś bezglutenowe ciasto czy chleb, no to po prostu kupuję mąki i robię to sama. Nie kupuję żadnych mieszanek gotowych, czy w ogóle gotowych ciast, które są takie, no na pewno każdy kojarzy te takie popularne produkty bezglutenowe, które mają no, straszny skład. Ale to dobrze, że o tym wspomniałyśmy, bo mam wrażenie, że wiele osób może popaść w takie, jakby zachłysnąć się tym, że o, super, przechodzę na weganizm, jest tyle gotowych produktów, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Ja się cieszę, bo w przypadku osób zdrowych to bardzo miło jest raz na jakiś czas kupić sobie tego typu produkty lub właśnie w tym momencie przejścia na dietę roślinną korzystać z tych bardziej przetworzonych rzeczy, ale generalnie jeżeli chcemy się wyleczyć, to nie tędy droga. Dokładnie. I też teraz mi przyszło do głowy, że może dlatego ta dieta bez, czy też bez strączków i bez zbóż i nawet uwzględniająca mięso czy jajka jest w porządku, bo dla osoby, która je taką standardową zachodnią dietę i je mnóstwo przetworzonej żywności, smażonych fast foodów i słodyczy, to dla nich w ogóle zmiana na pełnowartościowe produkty i po prostu więcej owoców i warzyw, nawet związana z niewykluczaniem produktów mięsnych, to i tak jest ogromny progres i rzeczywiście można widzieć rezultaty, bo nie każdy jest gotowy na aż tak wielką zmianę, jaką jest dieta roślinna, chociaż jak wiemy, nie ma w tym nic strasznego i jest to wszystko wykonalne. Są jeszcze 2 czynniki, które są bardzo ważne, jeżeli chodzi o, można powiedzieć, leczenie chorób tarczycy i Hashimoto. Chodzi przede wszystkim o sen i o aktywność fizyczną, bo to są takie 2 kwestie, które są... Sen jest często ignorowany przez dużą część osób, to znaczy wydaje się, że to nie jest ważne. Część osób albo zarywa nocki, albo śpi bardzo mało, więc przy Hashimoto trzeba bardzo zadbać o odpoczynek, o odpowiednią regenerację. To jest tak naprawdę, można powiedzieć, klucz do tego, żeby rzeczywiście wyzdrowieć i się odpowiednio zregenerować. Ja bym powiedziała, że w ogóle każdy powinien zadbać o swój sen, ale tak, ale już osoby tak szczególnie poważnie chore przewlekle, to już na pewno, szczególnie. Tak, więc odpowiednia ilość snu. Wiadomo, że najzdrowszy sen jest przed północą i tak naprawdę powinniśmy zasypiać maksymalnie o 22, no ale wiadomo, że to jest, no można powiedzieć, niewykonalne. Realistyczne. Tak, ale warto, żeby ten sen był chociaż dobry jakościowo, to znaczy, to znaczy, żeby się wyciszyć przed tym snem, żeby zadbać o to, żeby pomieszczenie było do tego dobrze przystosowane, żebyśmy naprawdę mogli się, chociaż tą mniejszą ilość godzin, ale żeby ten sen był dobry jakościowo. To też bardzo pomaga, jeżeli chodzi właśnie o proces zdrowienia. A co znaczy dobre jakościowo? Jakbyś to no na przykład wyjaśniła. Ja dbam o to, żeby było ciemno w pokoju, żeby śpię w ogóle w zatyczkach do uszu. No generalnie, żeby nikt i nic nam nie przeszkadzało. To jest ważne, żeby się dobrze regenerować. Tak, i telefon daleko. Najlepiej w ogóle telefon odstawić na godzinę przed snem, no ale to też wiadomo, że to jest często niewykonalne. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, to też jest kolejny problem, bo wiadomo, że aktywność fizyczna jest bardzo ważna, ale przy problemach z tarczycą łatwo się w tym pogubić, bo niestety, ale przy tarczycy nie można też się... jakoś bardzo przemęczać, to znaczy, jeżeli czujemy, że po jakiejś aktywności fizycznej czujemy się gorzej i nas ona wysysa z energii, tak kolokwialnie mówiąc, no to nie jest dobrze. Powinniśmy znaleźć taką aktywność, która, zwłaszcza w tej początkowej fazie, można powiedzieć, leczenia, która nas może nie tyle co wzmacnia, ale co nie czujemy się po prostu po niej bardziej zmęczeni, niż byliśmy przedtem. Czyli dodaje nam energii. Tak, bo to może wpłynąć negatywnie na nasze wyniki potem i tak dalej. Więc tutaj mówiąc po swoim, można powiedzieć, na swoim przykładzie, ja przez pierwsze 2 lata diety roślinnej bardzo dużo biegałam. Przebiegłam półmaraton, ale... Wow. Nie wiedziałaś? Nie. Ale no, czułam, że mnie to wykańcza. Musiałam się często do tego biegania zmuszać. Mimo że chciałam, no to czułam, że organizm nie był w stanie jakby temu podołać. No i też w końcu się na tyle, można powiedzieć, przetrenowałam, że nie byłam w stanie już więcej wyjść na to bieganie. Więc no, już nie biegam. Teraz skupiam się na tym, żeby po prostu robić jakieś ćwiczenia w domu. Chodziłam też swego czasu na pilates i właśnie uważam, że pilates, yoga są takimi najlepszymi formami aktywności. Są bardziej łagodne. Dokładnie. A też bardzo, no, są też bardzo zdrowe i zarówno dla ciała, jak i dla nawet sfery psychicznej. Więc też chciałabym tak zaznaczyć, żeby patrzeć na to, jaki sport się uprawia i jak dużo się, jak się po nim czujemy, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Natomiast na koniec chciałam się ciebie zapytać o ważny czynnik, o którym nie mówiłyśmy, a mianowicie o stres. Tak, to jest bardzo ważne. Bo stres to jest taki cichy zabójca. Tak. I jak to jest w przypadku chorób autoimmunologicznych? To znaczy, jeżeli chodzi o Hashimoto, to bardzo dużo się mówi o tym, że tak naprawdę wyzwolić Hashimoto może właśnie przede wszystkim stres. Często było tak, czy to przy jakichś różnych badaniach naukowych i tak dalej, że stwierdzano właśnie, że przed jakby właśnie wystąpieniem u kogoś Hashimoto, ta osoba miała jakiś bardzo silny stres. Czy to jakaś śmierć bliskiej osoby, czy tego typu wydarzenia. Więc stres przy Hashimoto ma ogromne znaczenie i na pewno zaraz po zdrowej diecie warto robić wszystko, aby stresować się jak najmniej i pracować nad sobą. No właśnie, jak to zrobić? Tak. Ja mam z tym duże doświadczenie, bo ja wcześniej byłam osobą, która stresowała się dosłownie wszystkim. Tak naprawdę ja dzień w dzień chodziłam z takim... można powiedzieć, kręceniem żołądku, takim, który się ma przy stresie. Mnie dosłownie stresowało wszystko, wszyscy i bardzo, bardzo dużo rzeczy brałam do siebie. No i musiałam w końcu się za to wziąć, popracować nad tym i zajęło mi to dużo czasu i to nie jest tak, że już to zrobiłam, no bo wiadomo, że to jest proces, który trwa cały czas trzeba nad sobą pracować, ale no zrobiłam to i myślę, że to miało ogromny wpływ na to, że teraz czuję się znacznie lepiej i to na pewno trzeba nad tym pracować przy Hashimoto. Mi bardzo pomogło czytanie różnych książek. Taką książką najfajniejszą, która mi najwięcej dała, jest książka Jak przestać się martwić i zacząć żyć. Ona naprawdę dała mi bardzo dużo do myślenia i część z tych sposobów radzenia sobie ze stresem z tej książki właśnie stosowałam. Też na przykład, jeżeli coś mnie bardzo stresowało, coś miało się wydarzyć, czy po prostu coś wywoływało u mnie taki silny stres, to siadałam sobie i wypisywałam, co najgorszego może się stać w tej sytuacji. I to bardzo pomaga. To się tak wydaje takie, że no ale co mi to da? Ale naprawdę, jak się to wszystko wypisze i się na to spojrzy, to nagle do ciebie dochodzi, że no nic się nie stanie po prostu. Jak się coś nie uda, no to się nie uda, ale to nie będzie żaden koniec świata. Więc to mi też bardzo dużo dało. No i też myślę, że też jest ważne to, jakimi ludźmi się otaczamy. Mi też w tym bardzo pomogły osoby, które wtedy były w moim życiu. Uważam też, że bardzo ważną rzeczą jest, jeżeli już sobie naprawdę nie radzimy ze stresem, czujemy, że dużo rzeczy nas przytłacza, jest to, żeby po prostu pójść do psychologa, zacząć terapię. Uważam, że to jest też coś, o czym trzeba zacząć mówić głośno, bo dużo osób postrzega to jako coś złego, że idziemy do psychologa na terapię, bo jest coś z nami nie tak. Mhm. A to wcale tak nie jest, bo to jest tak naprawdę, moim zdaniem, najlepsza forma pracy nad sobą. I uważam, że to potrafi przynieść bardzo dużo dobrego, zarówno w takim życiu codziennym, jeżeli chodzi o nasze zdrowie psychiczne, ale też właśnie jeżeli chodzi o zdrowie fizyczne. Jeżeli ma się jakieś choroby przewlekłe, w których wiadomo, że ze stresem trzeba walczyć, bo to jeszcze pogarsza samopoczucie i pogłębia objawy, no to myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. A to jest w ogóle temat rzeka, to, że bardzo często pacjenci nie otrzymują tej pomocy właśnie psychologicznej, gdzie widzimy ludzi, którzy przechodzą różnego rodzaju choroby, czy to są zawały, udary, czy nowotwory. I przez to, że nikt nie próbował podtrzymać ich na duchu, że nie dostali profesjonalnej pomocy właśnie na tym poziomie duchowym, czy emocjonalnym, to te osoby często się podłamują i tak naprawdę nie wychodzą z bardzo wielu schorzeń właśnie przez to, że ich psychika tutaj podupada. Także bardzo cieszę się, że to powiedziałaś. Na pewno wiesz, że na końcu mojego programu zawsze mam szybkie pytania i odpowiedzi, tak, po to, żeby nasi słuchacze mogli lepiej poznać mojego gościa. Także jesteś gotowa? Mhm. To pierwsze pytanie. Z tobą będzie super, bo będę mogła się dać wszystkie jedzeniowe pytania. Pierwsze pytanie jest takie. Jakie jest twoje popisowe danie? Moje popisowe danie? Ojej. Na pewno ciasta. Takie ciasto, które najlepiej mi wychodzi, to jest Kinder Bueno wegańskie, bez pieczenia. Ono jest super. Okay, to każdy dosłownie każdy zawsze je chwali i uwielbia. Także jeżeli chodzi o ciasto, to to. A jeżeli chodzi o takie na słono, to szczerze mówiąc, musiałabym się zastanowić. Może makaron? Nie. Chociaż w sumie makaron z kurkami. No, brzmi pysznie. Tak, makaron z kurkami mi wychodzi super, to prawda. To powiedz mi, chyba znam odpowiedź, ale jaka jest twoja ulubiona restauracja? I teraz tak, wariant pierwszy to jest Warszawa, bo byłaś tutaj przez parę miesięcy, a wariant drugi to jest Gdynia, bo to jest miasto, gdzie mieszkasz obecnie i skąd pochodzisz? Jeżeli chodzi o Warszawę, to Leonardo Verde, to jest moja największa miłość. Pójdziemy tam. Tak. Jeżeli chodzi o... Chociaż w Warszawie też jeszcze bardzo lubię Słodki Bez. Więc tak, tam pójdę za chwilę, jak skończymy nagrywać. To jest dobre miejsce dla osób, które kochają słodycze, a nie jedzą glutenu i cukru. Tak, zawsze się znajdzie coś dla was. Tak. Jeżeli chodzi o Trójmiasto, to powiem szczerze, że no, Trójmiasto się bardzo różni od Warszawy i tam nie ma takiego raju, niestety. Jeżeli chodzi o Gdynię, no to na pewno Fala. Myślę, że o Fale może kojarzyć trochę osób, bo ona też jest w Poznaniu. A nie ma w Warszawie też? I w Warszawie, o Boże, no rzeczywiście. Nawet tam byłyśmy. Tak, dokładnie. W Poznaniu i w Warszawie. Ale najlepsza jest w Gdyni. Moim zdaniem tak. W Warszawie jakoś moim zdaniem to wszystko inaczej smakuje. No i też jakiś czas temu w Gdańsku otworzyła się restauracja Manna 68. Ona jest już taka bardziej, można powiedzieć, elegancka, ale tam mają przepyszne brownie i to brownie uwielbiam i no za to brownie po prostu są moją chyba ulubioną restauracją w Gdańsku. Chociaż też warto wspomnieć o Awokado w Gdańsku, która jest już kultowa. Bardzo długo. Tak naprawdę to była pierwsza wegańska restauracja w Trójmieście. No i też ich uwielbiam. Mają naprawdę tam fajne jedzenie. Schabowy jest schabowy, tak. Schabowy i też mają bardzo dobrego pad thaja. A wiesz, no, ja na pad thaja tylko w Tajlandii jeszcze. Aha, no tak. A w ogóle to muszę sama go zrobić w końcu. Dobrze, kolejne pytanie to jest, czy jest jakaś książka, którą każdy powinien przeczytać? Najpierw może jedna w temacie naszej dzisiejszej rozmowy, a jedna może być zupełnie niezwiązana. W temacie naszej dzisiejszej rozmowy uważam, że fajną książką o Hashimoto jest książka Izabeli Wenz. Ona generalnie zajmuje się właśnie problemem Hashimoto i ma i swoją stronę internetową i tą książkę, chyba nawet ma jeszcze drugą, ale szczerze mówiąc nie jestem pewna, więc nie chcę wprowadzać w błąd, ale ta książka jest naprawdę takim, jeżeli ktoś chce zaryzykować i nie polecam oczywiście, ale jeżeli ktoś chce się wziąć, powiedzmy, sprawy bardziej we własne ręce i nie jest w stanie znaleźć dobrego lekarza, no to ta książka naprawdę ma, jest takim przewodnikiem, że no, uważam, że to jest... Godna lektura. Tak, dokładnie. A ze świata niezwiązanego z Hashimoto? To na pewno książka, którą wspomniałam wcześniej, Jak przestać się martwić i zacząć żyć. Tę książkę uwielbiam. Jeżeli chodzi o zdrowy styl życia, zdrową dietę, no to na pewno myślę, że taką otwierającą oczy książką są właśnie też te nowoczesne zasady odżywiania, bo to jest książka, w której jest dużo źródeł do badań. Ona naprawdę jest książką bardzo rzetelną, można powiedzieć. Powiedz mi, jakie jest twoje ulubione miejsce na ziemi, które już odwiedziłaś? I musisz wybrać jedno. Jedno? Tak. O Boże. Bo wiem, między czym się zastanawiasz między razy. Ojeju. Takim miejscem, w którym się czuję najlepiej, jest chyba o dziwo Wiedeń. Bo nigdy mnie tam nie ciągnęło, ale dobrze się czuję w tym mieście. No ale muszę też powiedzieć o Portugalii, no bo też bardzo skradło moje serce w tym roku i na pewno chcę tam wrócić jak najszybciej. A jakie jest twoje największe marzenie podróżnicze? Kiedyś bym powiedziała, że Stany Zjednoczone, ale to już gdzieś tam troszeczkę odeszło. I teraz najbardziej marzy mi się Azja i jakieś właśnie takie klimaty, można powiedzieć, bardziej dzikie. Może też Afryka, więc bardziej właśnie takie klimaty, gdzie pojadę po prostu z plecakiem, niczym się nie przejmuję i mogę się wczuć w takie lokalne życie, można powiedzieć. To jest takie moje największe marzenie na tę chwilę i mam nadzieję, że niedługo się spełni. Myślisz, że jeszcze w tym roku? Myślę, że tak. Dobra, trzymam kciuki. Powiedz, jakie 3 osoby w sieci obserwujesz? Karolinę Sobańską polecam. Bardzo Może być Instagram, YouTube, blog. Znaczy tak, na pewno od bardzo wielu lat obserwuję Paulę Jagodzińską. Myślę, że większość ją zna i bardzo właśnie ją lubię, głównie ze względu na podróże, bo uważam, że naprawdę generalnie jest bardzo inspirującą osobą, jak dla mnie, więc no naprawdę bardzo lubię Paulę. I tak w sumie to ciężko mi teraz na coś wpaść. Może z takich kulinarnych, inspiracji, to co byś polecała? Z kulinarnych, no to będę bardzo mało oryginalna, ale no Jadłonomia. Na koniec powiedz nam, gdzie można cię znaleźć, jak można się z tobą skontaktować, gdzie jesteś? Jestem na Instagramie. Mój Instagram to po prostu Dominika Bielicka. Miałam też bloga. Korze blog teraz niestety jest, można powiedzieć, w zawieszeniu, ponieważ w przebudowie. Miałam duże problemy techniczne, nad którymi nie miałam czasu usiąść i popracować, więc myślę, że z nim wrócę. Być może podlinkujemy wam. Tak, jeżeli tak. Został reaktywowany, to macie o tym informację oczywiście tak, na mojej stronie. No i tyle. No, Facebooka nie mam takiego ogólnodostępnego. A co ty na to, teraz zrobię taki totalny spontan, co na to, żeby stworzyć grupy na Facebooku dla osób, które mają problemy z tarczycą i Hashimoto, żeby można mieć taką grupę wsparcia na diecie roślinnej? No, to jest dobry pomysł. Dobra, to w takim razie... Zapraszamy do grupy. Upewnimy się, że ta grupa już istnieje i możecie w opisie, dobra, dorzucam do opisu też, ale też na mojej stronie karolinasobańska.com będzie link do grupy. Jeżeli ktoś by chciał się ze mną skontaktować, to najlepiej przez Instagram. Jest tam też ewentualnie ikonka maila, więc tam też możecie do mnie pisać. Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania odnośnie diety, leczenia, nie mówię, że ja was wleczę, bo jeszcze nie, ale na pewno wam coś podpowiem, dam jakieś wskazówki, może wam polecę jakiegoś lekarza, cokolwiek. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało. Dominika, ja tobie bardzo dziękuję za rozmowę i życzę ci, żebyś w końcu wyleczyła po latach swoją chorobę, żebyś pomagała dalej innym i wybrała się do Azji w tym roku. Także wszystkiego dobrego dla ciebie. I też się bardzo cieszę, że w końcu udało mi się tutaj dotrzeć, bo miałyśmy dużo prób nieudanych. Tak. Ale tak miało być. Tak. Bo też jeszcze jak byłyśmy w procesie rozmawiania, to nie wiedziałaś, że masz Hashimoto. Tylko no, myślałaś, tak naprawdę, że może masz Hashimoto, więc bardzo dobrze, że przeczekałyśmy ten moment. Tak. Także ja się bardzo cieszę, że mam nadzieję, mogłyśmy pomóc większej ilości osób. Tobie jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia. Pa! Pa! I tym sposobem 3. seria programu dobiega końca. Aż sama nie mogę uwierzyć w to, że to mówię. Już od maja ruszam z kolejną serią. Jestem bardzo podekscytowana na to, co dla was szykuję, ale tak jak wiecie, z uwagi na to, że musiałam skończyć studia, a tak naprawdę nadal je kończę, nie byłam w stanie też produkować dla was odcinków co tydzień, stąd pojawiały się one nieco rzadziej, także dziękuję wam bardzo za to, że byliście ze mną i za waszą cierpliwość. Tak jak zawsze przypominam, że na mojej stronie karolinasobańska.com macie post, który jest poświęcony tej rozmowie. Znajdziecie tam oczywiście odnośniki do wszystkiego, o czym mówiłyśmy, oraz namiary na Dominikę. Jeżeli słuchacie podcastu na YouTubie, to oczywiście pamiętajcie o subskrypcji oraz możecie podzielić się swoją opinią w komentarzach. Tak samo w komentarzach pod postem zawsze czekam na wasze wrażenia, wskazówki, rekomendacje. Jeżeli słuchacie mnie na Spotify, to tam możecie zaobserwować podcast, a jeśli słuchacie mnie na iTunesie lub też w aplikacji podcasty na iPhonie, to jeśli macie chwilę, będzie im bardzo miło, jeżeli zostawicie ocenę czy też recenzję. Ocenę możecie dać od 1 do 5. Oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli dacie 5. I napisać kilka słów jako recenzję. To wszystko bardzo im pomaga, bo dzięki temu podcast jest promowany, dociera do szerszego grona odbiorców. Mam nadzieję, że jeżeli podoba się wam, to chętnie podzielcie się tym z innymi i to samo tyczy się Instagrama na Karolina Sobańska Podcast. Znajdziecie informacje o tym, kto będzie moim nowym gościem. Macie wpływ na to, jakie będę zadawała pytania oraz możecie mnie oznaczać, bo ja staram się wszystkie oznaczenia tego, że słuchacie podcastu, repostować, czyli udostępniać. Jeszcze raz dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka oraz wszystkich odcinków tej serii i trzymajcie się, bo już w maju ruszam z kolejną serią i odcinki będą ukazywały się co tydzień. Do usłyszenia.